A dzisiaj, słuchajcie, jest weekend i jedziemy z Budzielcem na wycieczkę, a ponieważ będziemy jechać PKP pociągiem, to musiałam się ubrać wygodnie, żeby mi było mięciutko, wygodnie i żebym tutaj nic mnie nigdzie nie obciskało. Także na sobie mam sukieneczkę z HM-u jako mój basic mojego dzisiejszego dnia. Do tego sweterek z Mango, niedawno zakupiony. I dzisiaj sobie sweterek, ponieważ strasznie wieje i jest trochę zimno, dzisiaj sobie sweterek przywiązałam paskiem, także tutaj wyglądam trochę w takim dużym kimonie. Do tego mam kaloszki z Barbery, dlatego że na weekend zapowiadają niestety deszcze i niezbyt fajną pogodę. Oczywiście do kaloszków musiał być must have, czyli wisiorek również z moim kaloszem. Do tego dobrałam też jabłuszko z Accessorize, trochę koloru czerwieni, żeby nie było tak tylko czarno-biało. A jeszcze do tego torebunia z Mango, tak jak wcześniej mówiłam, noszę ją teraz do wszystkiego. I jeszcze chciałam Wam pokazać moją torebkę podróżną. Kiedy wybieram się w takie małe dwudniowe podróże, zabieram ze sobą zawsze moją złotą torbę Pumy, kupioną jeszcze w Niemczech, która towarzyszy mi już naprawdę wiele lat. Jest to właśnie jedna z niewielu rzeczy, które mi się z mojego pobytu w Niemczech i przez ileś tam lat zachowały. Także ja sobie zawsze ją ubieram i wyglądam tak. Wygodnie, cieplutko, mięciutko. Także słuchajcie, niedługo odjeżdża nasz pociąg, także my lecimy dalej. Szczęśliwie dojechaliśmy na miejsce i dzisiaj wieczorem zaplanowana jest impreza. I teraz, ponieważ miałam bardzo mało miejsca w mojej złotej torbie, to idę w tej samej sukience, w której jechałam. Także w sukieneczce z HM-u, tylko sobie ubrałam do niej inne akcesoria, żeby ta sukienka z takiego dziennego zrobiła się na wieczorny look, tak? Czyli zaczniemy od kaloszy. Kaloszy zmieniłam na szpileczki z Prima Mody, takie tutaj na obcasie. Rajstopy zmieniłam na drugą czarną parę, świeżutkie. Kręcę rajstopy, bo jest po prostu zimno. Na wierzch zamiast swetra jest kurteczka, która daje trochę tej sukience takiego rockowego looku. Oczywiście odpowiednie błyszczące akcesoria. Pająk od Anki i moja ulubiona ostatnimi czasy bransoletka z Promodu razem z różnymi innymi świecącymi, bardziej błyszczącymi bransoletkami. Torebunia zostaje ta sama, bo ona jest świetna i na dzień i na noc. No i oczywiście mam mocniejszy make-up, tak, kreska na oko, usta. Także ja jestem gotowa, moja sukienunia ma już teraz wieczorny, bardziej imprezowy look. Także ja się lecę, słuchajcie, dobrze bawić do jakiegoś zielonogórskiego klubu, bo jestem u siebie w domu, na moim cudownym osiedlu pomorskim. A Wam życzę miłego dnia.